Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć dzisiaj w tym krótkim filmie o rozpylaczu, którym zajmowaliśmy się na lekcji, ilustrowaliśmy za jego pomocą prawo Bernoulliego. No, taki rozpylacz to jest po prostu słoik. Ten słoik to jest, pochodzi, jest słoikiem po soli kuchennej, ziołowej, jak najbardziej. To trzeba go było umyć, pozbyć się tutaj kleju. W tym słoiku jest woda zabarwiona barwnikiem spożywczym, dokładnie dwoma barwnikami, żeby była ciemniejsza, niebieskim i czerwonym. No i w środku jest taka rurka silikonowa, która jest nakręcona na coś w kształcie litery T, to się nazywa trójnik. To po prostu służy do łączenia trzech rurek ze sobą. No i mam tutaj też pipetę, przez którą jak dmucham, a uciąłem tutaj główkę tej pipety, jak dmucham teraz, to czuję, że powietrze wychodzące tutaj z tej wąskiej części ma dużą szybkość względem otaczającego powietrza. No i z prawa Bernoulliego wynika, że w związku z tym w tej strudze powietrza ciśnienie jest mniejsze niż w otoczeniu. No i teraz, skoro ciśnienie jest mniejsze niż w otoczeniu, a na powierzchnię tej wody w tym słoiku działa ciśnienie atmosferyczne, no to jeżeli w rurce ciśnienie będzie mniejsze, to woda powinna pójść do góry. No i zaraz możemy spróbować, czy to rzeczywiście tak jest. No, woda się unosi, ale niezbyt chętnie. Niezbyt chętnie, no i tak zastanawiając się właśnie, czy coś można poprawić, no zrozumieliśmy, że jak przyłożyć tutaj tą pipetę, no to widać, że ona kończy się gdzieś tutaj, a zatem ta sfera niskiego ciśnienia powstaje na samym końcu tej rurki trójnika, a tymczasem powinna powstać gdzieś tutaj, w tym miejscu, w którym ten trójnik łączy poziomą rurkę z rurką pionową. No i to nie jest trudno, można przyciąć pipecie po prostu nos i tak w ten sposób przyciąć, żeby kończyła się właśnie w odpowiednim miejscu, no i zobaczyć, czy to pomoże. Widać, że podnosi się znacznie chętniej i znacznie wyżej. Jeszcze raz mogę to zademonstrować. Nie chcę dmuchać mocniej, bo nie chcę sobie zapluć tą wodą, jakby zmoczyć ekranu komputera. No, to jest bardzo fajny i prosty przykład tego, jak prawa fizyki mogą pomóc w konstrukcji urządzenia. Zrozumienie praw fizyki może pomóc w konstrukcji urządzenia. No i oczywiście ja sam, kiedy pierwszy raz złożyłem to, to tak ekscytowałem się tym, że to w ogóle się podnosi do góry, że poziom wody się w ogóle podnosi do góry. Już nie mogę mocniej dmuchać, ja się wyżej nie chcę podnieść. Że nie zastanawiałem się nad tym, czy to jest optymalna konstrukcja. No, okazuje się, że prawa fizyki podpowiadają, jak to zrobić, jak to ulepszyć. I też oczywiście można sobie tutaj na różne sposoby jeszcze eksperymentować. No, na przykład można taką rurkę tutaj też nasadzić i wtedy wkładając tę pipetę jakby na różną głębokość, można sobie po prostu sprawdzać, które rozwiązanie jest lepsze. To odpowiada temu poprzedniemu, pierwszemu, a to gdzieś będzie odpowiadać temu nowemu. Widać, że to nowe jest znacznie lepsze. No i ciekawy przykład, moim zdaniem. Ciekawy przykład pokazujący, że zrozumienie praw fizyki może mieć faktyczne zastosowanie przy konstrukcji na przykład takiego urządzenia jak spryskiwacz.